do dzisiaj przechowuję w swoim archiwum wywiad, jakiego pan udzielił polityce dokładnie 30 lat temu. Wywiad na temat powstania w getcie warszawskim. I w wywiadzie w tym znalazł się fragment na temat szpitala, na temat oddziału noworodków. I opinia, i bardzo mocne słowa o tym, jak czyjaś litościwa ręka podawała dzieciom rozpuszczony cjanek, bo cjanek to wtedy skarb najcenniejszy, najważniejszy. Potem przeczytałem wspomnienia dr Adiny Schweiger-Blady, wspomnienia dr Aliny Margolis, dokładnie na temat tego samego zdarzenia. I muszę powiedzieć, że dla mnie lektura tych wspomnień była punktem zwrotnym w mojej ocenie eutanazji, bo przekonało mnie to, że są sytuacje, w których lepiej jest umrzeć, niż żyć za wszelką cenę. Dlatego nie rozumiem, skąd tak dramatyczne, tak mocne, tak absolutystyczne potępienie wszelkiego rodzaju eutanazji. Bo jeśli ja rozumiem to słowo, to to, co się działo na oddziale noworodków w getcie, to był akt dobrej, litościwej śmierci. No, wie pan, to są nieporównywalne rzeczy. Te dzieci, te noworodki, te niemowlęta były skazane na to, że za chwilę przyjdzie tutaj żołdak, albo je zastrzeli, albo je zbije, albo weźmie za nóżkę i roztrzaska głową o ścianę. A jak nie, to go wrzuci do wagonu i one się przez 2 godziny będą dusiły. I przed tym ją chronił ten cjanek. Przed tą okrutną śmiercią. Tak. Człowiek jest zawsze atakowany z zewnątrz. Każda choroba jest atakiem bakterii, wirusów z zewnątrz. To był atak z zewnątrz na życie. I przed tym trzeba się bronić. Jak nie możesz się obronić, to chociaż umrzyj spokojnie. Nie cierp. Ja panu powiem tak. To jeżeli się już mówi o getcie i o tych rzeczach, to taki chłopak był ranny, poszedł gdzieś tam pod mur, był ranny i wracał do swojej bazy. Był ranny, a wejście do tego jego bunkru było takie wąskie, on był ranny w brzuch, że nie mógł się przeczołgać przez tą dziurę. I tam był dom, jeszcze stał, więc gdzieś wszedł na pierwsze piętro, położył się na łóżku. I tam leżał, bolało go i tak dalej. Nagle Niemcy podpalili ten dom. A przy nim była koleżanka. On mówi, zabij mnie, masz rewolwer, masz jeszcze 2 naboje, 3 naboje, możesz mi jeden poświęcić, zabij mnie. A ona mówi, nie. To on mówi, nie chcesz? Zostaw mi rewolwer. To ja sam to zrobię. Ona mówi, nie. I odeszła. Sama, nieważne jej losy, to wtedy tam jakoś się uratowała. A on cały dzień w tym ogniu spalił się żywcem. I ten krzyk było słychać na całej ulicy Miłej. I ta dziewczyna dzisiaj mieszka w takim kraju, gdzie jest bardzo dużo słońca. I ona mówi, że jak wraca z pracy, to bardzo często tam słońce zachodzi na czerwono. To siada na chodniku i słyszy po 50 latach ciągle jego krzyk. Proszę bardzo. Bardzo proszę. Jak się do tego wszystkiego odnieść? Jak tu znaleźć złoty środek? Jak sobie z tym poradzić? Jednocześnie z tą nienawiścią, która jest nam jakoś przekazywana w książkach i przez starsze pokolenie i teraz z tą współczesnością, gdzie już właściwie między ludźmi nie pozostał żaden tego ślad, między młodymi ludźmi.
Masz, córeczko, rację, że jest bardzo trudne są te stosunki. Ale są trudne tylko, bo to nie jest to, że się ma nienawiść do Niemców. Ja wprawdzie nie spotkałem żadnego dobrego Niemca, który mnie uratował, ale wiem, że tacy byli. Wiem, że był tam ruch Czerwonej Róży, gdzie studenci występowali przeciwko Hitlerowi. Wiem, że dzisiaj Niemcy są państwem demokratycznym, bogatym, dobrym, że w tej chwili nie ma, w tej chwili wydaje się, nie ma zagrożenia dla demokracji w Niemczech. Mimo że NRD zostało przyłączone i tam komuniści mają 20% czy 30% i by chcieli na pewno kawałek dyktatury tam wprowadzić, ale wydaje się, że nie. Jest Europa wspólna, oni są częścią Europy, to nie grozi. Zresztą trzeba mieć własne doświadczenie. Więc ja miałem. Siedzę w domu, jest niedziela, dzwonek do drzwi, przyjeżdżają dwóch chłopaków, mówią po niemiecku, że są Niemcami i chcieliby tutaj coś powiedzieć. I jeden z tych chłopaków opowiada, co następuje. Że on właśnie przed miesiącem czy przed dwoma miesiącami zdał maturę. A mieszkał z babcią i poczuł się dorosłym człowiekiem. Babcia nigdy nie pozwalała mu dochodzić, ona miała taką piękną, jakąś drewnianą skrzynię do tej skrzyni, bo to była jej domena. Ale babcia poszła po zakupy, on jest dorosły, jedyny mężczyzna w domu, więc ciach, otworzył tą skrzynię. Otworzył tą skrzynię i wyjął z dna zeszyt, czy książkę, trudno mi powiedzieć, co to jest. Ta książka, czy ten zeszyt, to był Tagesbuch der Arbeit, jego ojca. To była książka SS-mana, który szedł z Brygadą Śmierci od Kijowa po Oświęcim. I codziennie jest napisane dokładnie, ile on tam zabił tych, ile tamtych, kto jeszcze był, ile ich było i tak dalej. Tak jak się pisze raport wojskowy. I on to przeczytał. A do tego znalazł tam jeszcze w tej skrzyni takie woreczki płócienne. W każdym woreczku było trochę złota, trochę brylantów i takich innych rzeczy. A jemu się bardzo dobrze powodziło w tych Niemczech, bo babcia go karmiła, mimo tego głodu, który był po wojnie w Niemczech, jak najlepiej. I on mówi do mnie, jak ja mam odkupić grzechy mojego ojca? Powiedz mi, on do mnie mówi, ja chcę. To co ja mu mogę powiedzieć? Powiedziałem mu, masz te pieniądze, masz to wszystko, weź te pieniądze, masz niemiecki paszport, wszędzie cię puszczają, pojedź do Sarajewa, daj te pieniądze do szpitala, tam było wtedy sprawa, że nie było w ogóle dla niemowląt inkubatorów. Niech kupią 50 inkubatorów za te pieniądze. Bo co innego możesz zrobić? Ojca, za ojca nic nie możesz zrobić. A gdzie jest twój ojciec? On mówi, nie wiem, nigdy nam się nie pokazał. Więc to jest jedna rzecz, więc się zmieniają ludzie. Po drugie, dzisiaj gdzieś w gazecie jest historia syna Franka, tego gubernatora polskiego, bandziora takiego. To jest człowiek, który od 50-60 lat nic innego nie robi, tylko szuka dobroci, miłości, pomocy dla kogoś innego. Także to jest bardzo trudno powiedzieć. Nie trzeba patrzeć na Niemców tak, jak było kiedyś. Zresztą nie jest tak łatwo, żeby tam powstał faszyzm. Bo ten faszyzm już tym Niemcom pokazał, że ich zniszczyli całkowicie, że demokracja jest mimo swojej niezaradności o wiele silniejsza. I ten faszyzm zniszczyła. Zniszczyła całe Niemcy i zaczęli, sam widziałem, jak to się działo. Jak cegły pchali po 10 Niemców, jeden wózek z ceglami, żeby Monachium odbudować. I tak dalej, i tak dalej. Więc to nie są te same Niemcy. A zresztą w tej chwili zdaje się,
że w Niemczech akurat nie ma atmosfery. Oczywiście wolności trzeba pilnować, bo wolność nie jest dana, powiedzmy, od Pana Boga albo od kogoś innego na zawsze. Nie ma tego. To trzeba cały czas walczyć, bo mamy zawsze u boku tego złego człowieka. Bo my, którzy się martwimy, jak się mamy obchodzić z Niemcami, jesteśmy w mniejszości. A ten zły człowiek, nawet jaki jest mało, to jest agresywny i tych dobrych chce zawsze zniszczyć. Uważając Pana za człowieka, który posiada tak ogromną wiedzę i w sumie tak ogromne doświadczenie życiowe, w sumie życiowe i to najważniejsze życiowe, chciałem Pana doktora zapytać o to, jak Pan się odnosi do takiej kwestii. Ogólnie Pan musiał, Pan był postawiony w obliczu przeraźliwych faktów. Musiał Pan walczyć o honor, o życie, o taką ludzką po prostu godność. I jak Pan się odnosi do tego, do tych ludzi, którzy teraz, obecnie, walcząc o swoją wolność, giną zabijając innych ludzi. Powiedzmy, do tych, którzy chcąc umrzeć też w jakiś sposób godnie, są gotowi posunąć się do jakichś ekstremalnych sytuacji, w których muszą zabijać innych ludzi. To o tym chciałem zapytać. Pan myśli o terrorystach? Tak, tak. A, nie kocham ich. Ja bym ich chętnie zniszczył wszystkich, bo do nich przemówić nie można. Nie ma takiej siły. Ja jestem, tylko nie jestem w stanie zrozumieć, jak oni piorą te mózgi u tych dzieci, żeby one szły na śmierć. Tego nie jestem w stanie zrozumieć, do jakiej perfekcji oni doszli, że chłopcy 20-letni obwieszają się tymi, jak to się nazywa, tym trotylem, czy prochem, czy czymś i idą na śmierć. Tego nie jestem w stanie zrozumieć, jak dalece oni weszli w psychikę. Ale jestem za tym, żeby zniszczyć to, bo po dobremu nic nie wyjdzie z tego. Z terrorystami nie ma mowy. Zobaczcie, czerwone brygady były, niszczyły przecież ludzi i tak dalej. Jednak demokracja sobie z nimi poradziła. We Włoszech tak samo sobie poradzili z nimi. Demokracja sobie z nimi poradziła. Ja mam nadzieję, że teraz demokracja sobie, nawet w Iraku, gdzie jest bardzo trudno, sobie poradzi. Panie doktorze, ja mam dwa pytania. Pierwsze takie, że ostatnio obchodziliśmy rocznicę wyzwolenia Auschwitz i wtedy, bo wiem, że pan doktor kiedyś wypowiadał się, że często zabiera głos w takich sprawach jak Kosowo, ale nie tylko Kosowo, na przykład Czeczenia. A tam w Auschwitz, gdzie zginęło tyle milionów ludzi, teraz mówi się mówimy o obozie koncentracyjnym, ale dzisiaj obozy koncentracyjne nazywają się obozami filtracyjnymi. I jak doktor odebrał to, że tam w zasadzie można powiedzieć, mieliśmy także zbrodniarza wśród głów państwa. Zbrodniarza, który jest odpowiedzialny za także ludobójstwo, wymordowanie także kilkuset, przynajmniej tysięcy ludzi. To jest moje pierwsze pytanie, jak doktor, pan odebrał właśnie tę rocznicę i obecność tego człowieka. Chodzi mi po prostu, powiem wprost, o Władimira Putina. A drugie pytanie... A drugie pytanie, biorąc pod uwagę, że mam tą możliwość, bo mam mikrofon w rękach, to jest drugi problem. Problem taki, że doktor uważał, że trzeba zainterweniować w Kosowie. Tylko problem jest taki, kiedy ofiary zmieniają się w katów. Co zrobić z taką sytuacją? Kiedy chcemy pomóc jednym osobom, a prawda jest taka, że doprowadzamy do jeszcze większej tragedii. Tak. Dobrze. Więc co do Putina. Wiecie, ja wam coś powiem. Putin sam jest człowiekiem, wytworem przestępczej organizacji. Bo KGB była organizacją przestępczą. Nie ulega kwestii. Prawdą jest, że w Oświęcimiu zginęło, nie wiem, milion czy półtora milionów Rosjan. Z głodu, bo nie było konwencji genewskiej i Hitler uznał, że jak nie ma konwencji genewskiej, to nie powinni jeść, nie on nie ma obowiązku ich karmić, a paczek można nie dopuszczać. Dlatego powstała zresztą Armia Własowa, bo z tych głodnych ludzi tam, gdzie rekrutował ich. Więc... Wie pan, jest bardzo trudno powiedzieć, może czasem w takich ludziach jak Putin też się rodzi jakieś coś dobrego. Może ta cywilizacja, gdzie on był na Zachodzie, trochę ogłady mu dała. Oczywiście, nie on zrobił gulag w Rosji. Gulag w Rosji zrobił Lenin ze Stalinem.
On już jest dawno po tym. A że on chce centralizacji, że on chce Imperium Rosyjskiego, że on chce to czy tamto, to jest polityka i to jest... I to też nie wiem, czy mu się bardzo tak uda, trzeba być bardzo ostrożnym, ale jednak ten świat jest inny. Dzisiaj nawet w Moskwie, jak klikniesz tutaj, to zobaczysz, zobaczą, że chodzisz w takiej sukience z dużym dekoltem, co w Rosji nie wolno było, prawda? I to jest inny świat. Tutaj jak był ten karnawał, jak się nazywa ta młodzieżowa, nie olimpiada, zlot młodzieży, prawda? To Warszawa się zmieniła od tego czasu. Przyjechał tu z zachód i był ubrany w krótkie spodenki, w krótkie majteczki, półnago dziewczyny. I Warszawa też zaczęła tak chodzić. I nie ma na to rady. I ten świat jest mniejszy. I internet to zrobi. I te telefony komórkowe, te wszystkie inne cywilizacje, na których się nie znam. Także ja bym się tego nie bał. A żebym go nie wpuścić do Oświęcimia, to ja bym tego nie zrobił. Wiesz, ja ci coś powiem. To jest przykro powiedzieć, dzisiaj szczególnie. Jak przyszli Rosjanie do Grodziska, gdzie ja byłem w 1945 roku, to wiesz, dla mnie to było wyzwolenie, smutne wyzwolenie, bo na gruzach. Ale wyzwolenie, mogłem wyjść na ulicę i nikt mnie nie zastrzelił. Więc ta granica zła jest bardzo płynna. Oczywiście ja wiem, co to jest Katyń. Oczywiście ja wiem, że to jest to samo. Ale każdy ma swoje doświadczenie. Ja nie jestem za Putinem. Ja go w ogóle nie kocham. Ja w ogóle nie lubię KGB. Nie lubię UB. Ale żeby nie wpuścić kogoś do Oświęcimia, ja bym tego nie zrobił. Ja wiem, że on nie jest tym najgodniejszym człowiekiem. Wolałbym tam Sacharowa. No ale nie wszystko się tak rodzi, jak się chce. A dzisiaj się mówi, że nie powinien jechać, jak się mówi, Kraśniewski do Moskwy. Bo co? Bo Rosjanie zrobili Katyń. Ale zapomnijcie, no, ludzie, bójcie się Boga. Przecież Rosjanie stracili 40 milionów ludzi na tej wojnie, żeby wyzwolić, nie wyzwolić, żeby od Niemców wyzwolić Polskę. Przecież gdzie się stąpnie, to jest żołnierz radziecki tutaj. I żołnierz polski też. I jedna armia, i druga armia powstała z uzbrojenia rosyjskiego. Anders wyszedł z bronią rosyjską, czy angielską, którą Rosjanie mu dali. Ale jednak to się tam uformowało. No nie trzeba być zacietrzewionym. Nie pojechać, bo Putin mi się nie podoba, ale to jest nasza sprawa. Tak, koniec wojny to nie za... Jak dzieci witali Rosjan, bo im dawali cukierki, to tamto dziesiąte. I w ogóle się nie bali. Otworzono szkoły, przedszkola. No nie, ja bym pojechał. Żebym był Kwaśniewskim, to bym pojechał. Ja nie jestem, więc nie mam tego dylematu. Drugie pytanie było, jak ofiary stają się... Tak, to jest prawda. To jest prawda. Szczególnie na przykład te ofiary z obozów, które wyszły. Te ofiary z obozów łapali swoich SS-manów na szosie i pilą na żywca przekrawali ich. Byli takimi samymi bandytami. Uczysz się tego bandytyzmu. Potem ci sami ludzie zostali właścicielami domów publicznych. To się człowiek degraduje, bo się przyzwyczajasz do tego, że cię biją, degradują, że cię gwałcą i sam nie masz innej drogi. A wiesz, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość, nie wiem, jak się mówi dalej. Właśnie. Więc także trzeba, to jest bardzo niebezpieczne, być ofiarą i nie stać się potem bandytą. Trudno, ale bardzo dużo ludzi dobrze zniosło to. Zresztą Cyrankiewicz zawsze mówił,
On był tam pisarzem czy sekretarzem w Oświęcimie. On mówił, on tutaj był premierem, mówił, ja sobie wyobrażam, co by się stało, żeby nagle drzwi się otworzyły na posiedzeniu gabinetu Rady Ministrów i stanął jeden SS-owiec z pistoletem. Co by się z tym komunizmem, socjalizmem tutaj stało? Więc to jest siła. Człowiek, który widział siłę, wie, co ona znaczy. A macie szczęście. I obyście nigdy nie zaznali tego. Ja wam powiem, macie tutaj takie ruchy, jak oni się nazywają, Polacy, Wszechpolacy, najlepsi patrioci, prawdziwi Polacy i tak dalej, i tak dalej. To są zarzewia. To są zarzewia. Dzisiaj one są małe. Ale jeżeli będziecie pamiętać, że to zarzewie jest niebezpieczne i będziecie ich izolować, to wtedy wygracie. A jak będziecie się z nimi kolegować, to oni was zniszczą. Już. Pan doktor w reportażu Hanny Kral mówił, że... To jest literatura, daj sobie spokój z tym. Tak, ale... To było nawet tutaj cytowane, że w momencie, kiedy się widziało śmierć tysiąca ludzi na własne oczy i kiedy walczyło się o każde życie, to nawet najmniejsza szansa uratowania życia staje się tą nadzieją. I w związku z tym chciałam zapytać, gdzie jest ta granica, w której człowiek może decydować o śmierci człowieka? To znaczy to, o czym też pan mówił, że gdzie się zaczyna życie ludzkie, a gdzie się kończy? To znaczy, kiedy o kimś możemy mówić, że jest człowiekiem, a kiedy nie? I kiedy nastaje czy moment... Czy pani myśli o tym, jak to się nazywa, o antykoncepcji? Nie. To kiedy się zaczyna życie ludzkie? Tak, to znaczy... No jak jest człowiek, widać coś w ręku, to jest życie. Jak nie widać, to nie ma życia. Tak, ale mówił pan doktor o tym, że my jesteśmy niedoskonałymi tworami natury, prawda? No więc człowiek, jako ten niedoskonały twór, w jakim stopniu on może decydować o tym, czy ktoś inny jest tym życiem, czy go nie ma, czy jest człowiekiem, czy go nie ma. I czy może decydować o jego śmierci. I druga sprawa, chciałam... Ja mówiłem o tym przecież. Ja mówiłem o tym, że można decydować. Jak jest sytuacja podbramkowa, można decydować i trzeba decydować. Trzeba tylko być moralnym i wiedzieć kiedy, i mieć doświadczenie. I druga sprawa? I druga sprawa to... ostatnio mieliśmy rocznicę likwidacji getta i powstania i chciałam zapytać... Jak te dzieci, które mieszkały w tym getcie warszawskim, jak one na to patrzyły i czy one były do końca świadome tego, jak są postrzegane i że są uważane za gorsze, za brzydkie, za te odrzucone? Uważały, że grozi im śmierć na każdym kroku. I co ci powiem, brzydkie, gorsze. Grozi im śmierć, jak pan architekt znalazł dwoje chłopczyków pięcioletnich pod swoją werandą i sąsiadka im nosiła w nocy tam zupę, to jak się dowiedział, że to jest, to wziął tych chłopczyków i zaprowadził na policję. One się chowały pod tą werandą, więc wiedziały, miały 5 lat. Czy miał, jak miał 3 lata, też wiedziały. Wiedziały. Strach jest taka rzecz, która przenika z rodziców, przechodzi na dzieci, małe, duże. Dzieci nie płakały w schronach, bo się bały. Jak pan się ustosunkowuje, bo wolność to piękne słowo, ale to otwieranie, że tak powiem, państw na siłę, jak konserwy przez obce armie, prowadzi chyba na ogół tylko do tego, że jakieś korporacje czy międzynarodowe organizacje będą monopolizować ich rynki. Czy to jest wolność, kiedy Coca-Cola będzie jedynym napojem na półkach w Iraku albo w Jugosławii? Ci Irakijczycy nie będą decydować o niczym. Ale ja może jeszcze skończę, prawda? Odpowiem panu.
Odpowiem panu. Czy by pan wolał, żeby Amerykanie nie przyszli do Europy, tylko żeby Niemcy się tu panoszyli? Czy pan wolał, żeby wygrać wojnę polskimi siłami? Nie udałoby się. Całe szczęście, że przyszli Amerykanie. Całe szczęście, że przyszła demokracja do Iraku. Wcześniej czy później będzie. Jestem za demokracją. Jeszcze tam. Ja chciałabym skorzystać z wyjątkowej okazji spotkania się z panem i chciałabym zadać takie bardziej szczegółowe pytanie, odbiegające od tych poważnych tematów. Chciałabym zapytać o Władysława Szlęgla. Chciałabym, żeby cofnął się pan w czasie o te parę 60 lat. O czym? O co? O kogo? O kogo? Opowiedział o kogo pani chce o Władysława Szlęgla. Szlęgla. Poeta żydowski, nazywany pieśniarzem getta, poetyckim kronikarzem getta. Z tych różnych publikacji, pańskiej wypowiedzi, wynika między innymi to, że uważał pan Szlęgla za poetę, który cierpiał na kompleks potulnej śmierci. Z tego co wiem, byli panowie sąsiadami w szopie szczotkarzy na Świętojewskiej 34. Czy znał pan osobiście Władysława Szlęgla? Co sądzi pan o tym, co on robił i w jaki sposób on walczył o godność? Już? No jak to? Świetny poeta. Jak walczy poeta? Piórem. I on też walczy. Ja nie pamiętam, żebym miał coś złego o nim powiedział, ale może mi się zdarzyło, miałem język niewyparzony, może byłem zły. Ale nie, bardzo fajny. Dobra, już kończę. Bardzo dziękuję.